Cześć, witam was z tej strony Rafał. Właśnie dotarła do mnie wiadomość, że OMSI 2 zyskało pierwszego patcha, a mianowicie patch 2.0.0.006. I właśnie, no, tak. Mamy tu napisane, że poprawili jakieś błędy na mapie Berlin. Oczywiście zaraz to sobie przetłumaczymy. Bo ja sobie to na początku przetłumaczyłem, ale zapomniałem w ogóle, co tam było dalej. W ogóle tłumacz. Dobra. Tak. Co my tu poprawiamy? Czy to tak dziwnie przetłumaczyło? No, poprawili mniejsze poprawki na mapie Berlina, że nie będzie, gdy mieliśmy ustawiony kurs i zmieniliśmy kamery, na przykład w Mertmanie, tym MG przegubowym oczywiście, to w pewnym momencie pojawiał nam się rozkład jazdy i właśnie tego już tu nie będzie. Co by tu jeszcze poprawili? Jakiś mechanizm bezpieczeństwa podczas złych klatek OMSI ładuje minimalne możliwości, jeśli się zawiesi wielokrotność, coś nam zostanie wyłączona i jakieś chyba OMSI będzie przy zawieszeniu dostosowywać ustawienia właśnie do twojego kompa, czy coś takiego. Właśnie tego trochę nie rozumiem. No i po prostu na razie poprawili niektóre błędy, ale jak mamy, to oni na pewno jeszcze będą poprawiać, bo na pewno wiele błędów się w OMSI będzie pojawiać. Właśnie ja już mam spaczowane OMSI. No, twój czas gry to tylko jest 10 godzin, ponieważ ja w OMSI 2 w ogóle prawie nie gram. Nie z tego powodu, że mam słaby komputer, że mi się wszystko tnie, ale z tego powodu, że OMSI 2, jak dla mnie nadal, to jest bardzo, bardzo totalna klapa. I ci, co macie grę na Steamie, to od razu wam się gra zaktualizuje, ponieważ ja włączyłem Steama i od razu się zaktualizowało. No, nie wiem. Tu się ktoś cieszy, że patrz. No i tak, dobra. Wejdę do gry i właśnie zobaczymy, co tam w OMSI właśnie poprawili. Wejdę na mapę Berlina, bo tam w Berlinie była takie przy drodze właśnie ubytki i takie różne błędy, więc zaraz się pojawię w grze. Okej, witam was. Już jestem w grze. Berlin mi się znowu nie wczytał, nie wiem z jakiego powodu. I jak widzicie, jestem na mapie Projekt Szczecin 3.10 i sobie spuszczę jakiś autobus. Jak na razie z nagrywania mam 26 FPS-ów, 27, ale to się zmieni, gdy wczytam autobus, bo gdy wczytuję autobus, to moja gra osiąga 60-40 FPS-ów i teraz na pewno będziecie na odcinku mieć właśnie pokazane, który autobus właśnie mi się wczytuje, bo właśnie Miliris nagrywa właśnie dwa okienka, czyli grę i okienko właśnie te małe z gry, ten właśnie ten pojazd. Dobra, wczytam sobie właśnie mana, może być nawet ten man w malowaniu, nie wiem, z tego i Szczecin. I sobie go wrzucę na Wiszelsława, może być, czy jakoś tak. No i teraz właśnie chwilę trzeba, no, poczekać, zanim OMSI wszystko wczyta. No i teraz OMSI mi się wczytało i mam równe 60 FPS-ów właśnie z nagrywaniem. Właśnie jeszcze się niektóre rzeczy wczytują i jak możecie zobaczyć, tu pokazuje 38 FPS-ów z tyłu autobusu, równe 60, czyli ustawienia mam oczywiście wszystko na full. Właśnie mogę wam też pokazać, bo wiele osób mnie się pytało, czy taki odcinek nagram, że pokazuję moje ustawienia oczywiście w OMSI. No, jak widzicie, równe 60 FPS-ów, tu jest full, maksimum. Tu mam wczytane też takie ustawienia. Po prostu ustawienia mam wczytane, chyba PC 2012, no i ten błąd też mi wyskakuje.
ponieważ nie mam podłączonej kierownicy do komputera. Czy no, PC 2013 to są moje ustawienia wczytane do gry. Sorry, ale mi się odbyrkło. Byłam. Biłem przed chwilą coś kazowanego. No, jak widzicie, OMSI 2 jak na razie idzie płynnie. Dobra. Odpalimy sobie, nie, otworzę sobie drzwi. No i sprawdzimy, czy jakie błędy poprawiły ki, bo oczywiście był błąd z ustawianiem właśnie, czy nie ustawianiem kursu, tylko wtedy, gdzie ty kurs wyskakiwał właśnie, dobra. Nie, niech zostanie wycofany, dobra. I teraz jak zmieniało się kamery właśnie, tu właśnie, gdy się te kamery zmieniało, właśnie OMSI miało ten bug i wyskakiwał albo pusty rozkład jazdy, albo nie pusty rozkład jazdy. Tak, bug w OMSI właśnie na mapie Projekt Szczecin. Te auta jeżdżą tu i zawracają, nie wiem po co. Albo czas jak, no, wyłączone kolizje. Powodem, że ostatnio, gdy próbowałem nagrywać odcinek, to w pewnym momencie, gdy wyjechałem z Kolataja, to, czy z Kolontaja, autobus, czy te ciężarówki właśnie, na rondzie jeździły w kółko i nie umiałem nagrać tego odcinka. Potem, gdy mi się to udało naprawić, potem pojawiła się jakaś niewidzialna ściana. No i po prostu tyle błędów było, ale teraz widzę, że trochę tych błędów poprawili, ale z Berlin mi się znowu nie chce wczytywać. Więc to jest kolejny minus, jak dla mnie. Ale głośna myszka, nie wiem, może będziecie słyszeć dźwięki myszki, bo naprawdę mam głośną myszkę. Takie małe główienko, a głośne. No i tak, porozmawiamy sobie jeszcze o wydajności OMSI 2. Na pewno OMSI 2 ma o wiele, wiele większą wydajność niż OMSI 1. Jak widzicie, z nagrywaniem w miejscu mam 40, oczywiście w środku mam 40-60 FPS-ów i ani jednej ścinki. I zauważyłem, że w OMSI przed patchem miałem ścinki właśnie przy nagrywaniu, a teraz ani jednej ścinki nie mam. No, jeszcze gdy znajdę trochę czasu właśnie, to nagram dla was jakiś gameplay. Oczywiście, jeśli chcecie, to nagram gameplay właśnie z OMSI 2 albo z OMSI 1, ponieważ mam dwa płatne dodatki. Dodatek Hamburga i dodatek Mercedesa Benza O305, jak dobrze się nie mylę. I właśnie, no, nie, dobrze się nie mylę chyba. To mogę nagrać albo na Hamburgu, albo na, no, raczej na Hamburgu z OMSI 1, bo nie wiem, jak zrobić, żeby Hamburg zadziałał w OMSI 2. Jak na razie z działających mapek, to jedynie mam w OMSI 2 mam Projekt Szczecin, ale jeszcze działa mapa Wrocławia, tylko zostałem zbanowany właśnie na forum Omnibus Simulator.pl za multikonto. Nie wiem, jakim cudem mam multikonto, jak cały czas mam konto, miałem na tym samym mailu jednym i mnie zbanowali za multikonto, ale dobra. No i coś mam wam do powiedzenia. Jeśli wam się ten filmik spodobał, zostawcie suba, lajka i komentarz. I w następnym odcinku pokażę wam, jak dobrać ustawienia do OMSI jedynki i OMSI dwójki. Pokażę wam ustawienie ustawień na słabszym kompie, bo ponieważ ja teraz mam dwa komputery, właśnie ten to jest, nagrywam na tym nowym i on ma tam procesor i5 3570K, 8 GB RAM-u, karta graficzna GTX 650, 2 GB Ti i no i zasilacz chyba 600 W mam, mało 500. No a na tym starym kompie, co kiedyś nagrywałem, to tam miałem 2 GB RAM-u, procesor dwurdzeniowy chyba, no nie chyba, tylko na pewno o taktowaniu 2,6 GHz i OMSI 2 mi się zacinało nawet na minimalnych ustawieniach, ale na przykład OMSI 2 na
minimalnych, w OMS jedynce na minimalnych ustawieniach, projekt trzeci mi się trzymał w 20-30 FPS-ach. No i to wszystko na dziś, więc pamiętaj, jeśli ten filmik Ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz i subskrypcję i dzięki za wyświetlenie.